Mateusz Dondiego Kubiszyn. Witam. W środowisku naturalnym Gromda 12. Tak, to jest mój dom, Gromda 12. Witam. Skończyła się Gromda. Co ci utkwiło z niej w pamięci? To, co chciałem, czyli walka Reksia i walka Kapo. No, ogólnie powiedzmy finał turnieju też bardzo fajnie wyszedł, podobało mi się. Trzy walki. Tak naprawdę też tych pojedynków, tych najlepszych zebrało się na koniec, tak? Na początku dość szybkie rozstrzygnięcia, a na końcu już takie naprawdę prawdziwe sportowe dramaty. Chociaż nie, jedna walka była taka przypominająca twoje długie pojedynki. No tak, zdarzała się właśnie jakaś tam jedna dłuższa akcja, ale ogólnie faktycznie plewa szybko odrzucona, a później zacząłem to troszeczkę... Też samo to, że panowie mają drugą walkę, trzecią walkę, no to też to już powiedzmy napędza, naprawiają swoje błędy i już troszeczkę inaczej walczą. I spoko, że rzeczywiście nadrobił powiedzmy te walki półfinałowe, finałowe, nadrobiły trochę te początkowe walki, czy te free fighty, czy te super fighty, czy turniejowe. Bo jednak rzeczywiście przyjechał złom za granicę i trzeba było, i tutaj chłopaki musieli ich pozgniatać i wiadomo, na początku tak było, a później troszeczkę już inaczej i fajnie, że rzeczywiście też i tam jakieś perełki się wykaraskały. No właśnie, Teddy wygrał turniej, po raz pierwszy zagraniczny zawodnik wygrywa turniej, tak widzisz go gdzieś tam w przyszłości, tak oceniając jako rywala specyfikę, Mańkut tutaj umie przetrwać, jak ty to widzisz? Ja jeszcze daleko mu do nas. Miło to słyszeć. Słuchaj, jak wyglądają w tej chwili twoje przygotowania do 18 marca? Działam. Trenuję, wiadomo, przygotowania główne takie są cały czas pod walkę z Balboą. Tutaj wiadomo, troszeczkę zmiana kierunku, delikatne zboczenie z trasy na rzecz walki z Crazy. Będę gotowy, zrobimy robotę i później Gromda 13. Gdzieś to koliduje troszeczkę, bo jednak włączasz kopnięcia, trzeba odstawić nogi, to wszystko, co będzie potrzebne w boksie. Nie kolidują te formuły u ciebie? Czy rozwijają cię jako zawodnika? Znaczy, nauczyłem się już tak płynnie przechodzić z jednej w drugą formułę. No ale no kurczę, moja robota, nie? Więc przez to, że jestem wszechstronny, no to mam trochę tej roboty no i bardzo dobrze, lepiej narzekać na jej natłok, jak na jej brak. Gdzieś Dawid Crazy Załęcki ci się rzucił w oczy w trakcie kickbokserskich, amatorskich zmagań, bo on jeździł też na zawody amatorskie gdzieś. Startował, widziałeś go kiedykolwiek? Gdzieś? Nie mam pojęcia, tak na dobrą sprawę nigdy w życiu nie widziałem. I... Nie zetknęliście się na macie tam? Nie widziałeś? Nie zetknęliśmy się, nie śledzę, nie sprawdzam. A styl walki, który widziałeś, styl walki, który widziałeś, jego gdzieś jest, może stanowić dla ciebie problem? To się okaże w klatce, ale kurczę, no powiem tak, ja jestem mistrzem tej formuły, no może nie formuły, tej dyscypliny kickboxingu, a to Crazy musi się zastanawiać nade mną, nie ja nad nim. To w takim razie Mateusz, bardzo dziękuję ci za wywiad. Czekamy na 18 marca. Dzisiaj Gromda się kończy. Widać tutaj buzują emocje. Widać. Właśnie, ja zamiast oglądać walki, to ja wam wywiady daję. Ale też obejrzysz sobie z poślizgiem. Myślę, że z przyjemnością. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas. Dzięki, siemano. Dziękuję, Mateusz.